torbiele wtroby, przyczyny, objawy i leczenie. Torbiele wtroby zwykle wykrywa się przypadkowo podczas badań obrazowych jamy brzusznej. Torbiele wtroby rzadko dają objawy w upoczątkowej fazie rozwoju. Dopiero wraz z ich wzrostem pojawia się dolegliwość ze strony układu pokarmowego, jednak rzadko są one przyczyn powakreskanych powik BAT. Jakie są przyczyny powstawania torbieli wtroby? Jakie dają objawy? Na czym polega ich leczenie? Torbiele wtroby to niejednorodna grupa schorzeń, które ukreskani się przyczynami ICZ stoci występowania, objawami i sposobem leczenia. W większości przypadków torbiele wtroby mają charakter łagodnych zmian nienowotworowych, które wykrywa się przypadkowo podczas USG jamy brzusznej. Torbiele wtroby zwykle nie dają objawów w początkowej fazie rozwoju. Te pojawia się wraz ze wzrostem guza. Wówczas rośnie równie kreska ryzyko wystąpienia powik BAT, jednak te powakreskane, mokce doprowadzi nawet do śmierci, występuje rzadko. Torbiele wtroby, przyczyny torbiel prosta wtroby, najprawdopodobniej jest zmian w rodzą torbielogruczolak wtroby, to łagodny guz torbielowaty wtroby. Występuje rzadko, zwykle u osób dorosłych, zdecydowanie CZ, czyli u kobiet gruczolakorak torbielowaty, jest wynikiem przemiany łagodnych torbielogruczolaków w nowotwór zboliwy. Wykrywa się go głównie u pacjentów w podeszłym wieku, aczkolwiek zdarza się przypadki chorych 30-letnich. Ma tendencję do tworzenia przerzutów torbiel beblowcowa, przyczyn jej rozwoju jest zakakreskanie larwalnform tasiemca beblowcowego.cz, bowiem zakakreskanie przez kontakt z psem ropy tamebowy jest najczęstsze. Poza jelitą w manifestacji zakakreskania pierwotniakiem entamoeba histoletica. CZ bowiek zaka kreska asi przez spokreska lycie cyst pierwotniaka z pokarmem lub wod wielotorbielowate zwyrodnienie wtroby, mokreska e wystpi między innymi u osób z dziedziczoną autosomalnie dominującą wielotorbielowat chorob nerek. Torbiele wtroby, objawy torbiel prosta wtroby, zwykle nie daje objawów. Jeśli jednak powoduje dolegliwość i jest to dyskomfort lub miernie nasilony ból w prawym nadbrzuszu oraz nudność i torbielogruczolak wtroby, przez wiele lat mokreska je przebiega bezobjawowo, jednak wraz ze wzrostem guza pojawia się ból uciskowy w nadbrzuszu i utrata baknienia gruczolakorak torbielowaty, we wczesnym okresie rozwoju nie daje kreska adnych wyraznych symptomów. Dopiero później pojawia się niecharakterystyczne objawy jak dwukropek uczucie zatęczenia, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, dolegliwość w prawym podkreska e brzu torbiel beblowcowa, choroba przez wiele lat mokreska e przebiega bezobjawowo. Jeśli pojawia się objawy, jest to ból w okolicy prawego podkreska ebrza, uczucie pewności w nadbrzuszu, a niekiedy kreska u zamknięte ptaczka ropy tamebowy, pojawia się niespecyficzne objawy, takie jak nudność i przecinek wymioty i biegunka. W badaniu fizykalnym stwierdza się tkliwo prawego nadbrzusza i powikrzenie wtroby wielotorbielowate zwyrodnienie wtroby, dopóki torbiel nie osiągnie znacznych rozmiarów, nie daje kreska adnych objawów. Potem mokreska na stwierdzi powikrzenie wtroby oraz objawy wynikające z jej ucisku na struktury S7, na przykład ból brzucha.
Wakreskane torbiele w troby, powigbania do najpowa kreska niszych powigbat nale kreska peknicie z wyciekiem treci torbieli do jamy otrzewnej lub dróg kreska u zamknięte pciowych przecinek krwotok oraz zaka kreska enie. W niektórych przypadkach mog występowa powigbania charakterystyczne dla okrylonego rodzaju torbieli, np. WSTRZS anafilaktyczny torbiel beblowcowa, czy zboliwa transformacja nowotworowa, torbiel ogruczolak. Torbiele w troby. Diagnostyka torbiele w troby zwykle wykrywa się przypadkowo podczas USG jamy brzusznej. Wówczas zleca się badanie tomografem komputerowym lub rezonansem magnetycznym, by postawić ostateczne rozpoznanie. Bardzo rzadko konieczne mokreska eby badanie histologiczne, które wykonuje się w przypadku zmian nietypowych. Torbiele w troby. Leczenie w większości przypadków najskuteczniejszy metod leczenia jest chirurgiczne usunięcie torbieli. Wytek stanowi torbiel prosta w troby. Jeśli jej rednica nie przekracza 40 mm, nie podejmuje się kreska adnych dziabat. Jeśli jest większa niż kreska 40 mm, zaleca się wykonywanie badań ultrasonograficznych po UBW 2, 6, 12, 24 i 36 miesięcy od ostatniego badania. Dopiero u pacjentów z bardzo dukreskalnymi torbielami prostymi w troby, powodującymi dolegliwości bólowe, zalecane jest chirurgiczne usunięcie torbieli. Z kolei w przypadku ropnia amebowego pacjentowi podaje się doustnie lub parenteralnie przez 10-15 dni metronidazol. Chorzy, u których rednica ropnia przekracza 60 mm i / lub występują objawy toksemii, a tak kreska E ci, którzy nie odpowiadają na leczenie farmakologiczne, poddawanie jest opróg kreskanianiu torbieli za pomoc biopsji przez skórnej.